dziś na Rafa czeka Was challenge, w którym rywalizować będą duże, średnie i małe porcje jedzenia. Możecie być pewni, że będzie świetna zabawa. Zostańcie z nami! Kurczę, mam tylko małą porcję frytek. Nie najem się tym. I nie musisz. Powinnaś się trochę odchudzić. A ja nie potrzebuję żadnych diet, więc mogę mieć więcej frytek. Okay. Ja też. Nigdy nie widziałam tak gigantycznych frytek. Ojej, one naprawdę są ogromne. Ale zaczynamy od osoby, która ma najmniejszą porcję, czyli od Julii. Dobra. Nawet jeśli frytki są małe, to i tak są bardzo smaczne. Wymyśliłam naprawdę fajny sposób na ich zjedzenie. Z pensetą i lupą czuję się jak prawdziwy Sherlock Holmes. Uwaga, badam sprawę zaginionej frytki. Gdzie ona jest? Znalazłam w moich ustach. To jest naprawdę dobre. Ja też nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Okej. No to może się ze mną podzielisz? Nie ma mowy. Obawiam się, że sam się nie najem taką porcją. Chciwus. To może do smaku chciałbyś keczupu? Pewnie. Dziękuję bardzo, Julia. Nie ma za co. Taki stary żart wciąż działa. Zobaczymy, czy polubisz swoje frytki z ostrym sosem. Sprawdźmy, czy teraz frytki są lepsze. Aj, dlaczego one są takie ostre? Ostre? Dziwne. To na pewno nie z mojej winy. Pomocy! Ugaście mnie! Już się robi. Co może być ważniejszego niż uratowanie przyjaciela przed ogniem? No i jak? Lepiej? Tak, ale wszystkie frytki są spalone, więc nie mam nic już do jedzenia. I dobrze, bo to moja kolej. Siedzę już całe wieki i czekam, aż wreszcie będę mogła zjeść moje gigantyczne frytki. Niestety jedzenie tak dużych frytek nie jest zbyt wygodne, dlatego najlepszą opcją jest przerobienie ich na frytki o regularnych rozmiarach. Naprawdę nie sądziłam, że będzie ich aż tak dużo. Udaje mi się. Okej. Tych frytek jest naprawdę bardzo dużo. Dużo? Więc my też możemy spróbować. Super. Spróbujmy. Ej, nie pozwoliłam. Ręce precz od moich smakołyków. Wiecie, jaka jestem głodna? Nie mogę się doczekać, aż sama to zjem. Więc nie przeszkadzajcie mi. Dobra, zaczynam. Jak ona apetycznie to je. To jest takie pyszne. A wy możecie tylko patrzeć i zazdrościć. Może spróbujemy zabrać część frytek? Nic się nie stanie. Ej, co wy robicie? Oddajcie mi moje frytki. Mam żelkowe oko. Niestety niezbyt duże. Ja też mam oko, ale moje jest znacznie większe. Czyli moje będzie największe. Zgadza się. Uwielbiam żelkowe oczy. Jakie mam szczęście. Julia nie ma. Można połknąć jej oko w sekundę. To nie jest śmieszne. To nie moja wina, że dostaję takie maleństwa pod pokrywką. Chociaż nawet gałkę oczną można zjeść szybko i bardzo fajnie. Brawo. Mogłabyś pracować w cyrku. Dzięki, starałam się. Spójrzcie, w środku żelka jest pyszny syrop. Co za niespodzianka. Skoro Julia skończyła, to teraz moja kolej. Peter, dasz mi chociaż spróbować swojego żelka? Proszę. Spróbować? Jeszcze czego? Specjalnie będę jadł tak, żebyś to widziała. Zrozumiano? Ale tak nie można. Oddaj mi, to moje oko. Jakie twoje? To moje i tylko moje, okej? Oj, przepraszam, nie wiedziałam, że jest takie delikatne. Ale nie martw się, wiem jak ci to wynagrodzić. Aby cały syrop nie rozlał się na podłogę, mam łyżkę. Specjalnie dla ciebie. Dzięki, łyżka się przyda. Naprawdę mi pomoże. No i po wszystkim.
Prawie skończyłem. Pyszności. Vivian, tylko ty zostałaś. Chętnie spróbuję tego przysmaku. Wygląda, jakby to on ciebie próbował. Rzeczywiście. Ej, słyszycie mnie? Pomocy, to oko nie chce mnie puścić. Nie martw się, wyciągniemy cię z tego słodkiego więzienia. Uff, dziękuję. Zjedzmy to razem. No dobra. Ale dla mnie będzie najwięcej. Popyt. Tylko znowu mam najmniejszy. Julia, nie martw się, to po prostu twoje przeznaczenie. A mój popyt jest w regularnym rozmiarze. I jestem szczęśliwy. Regularnym? To nie jest popyt, to jakaś dziecięca zabawka. Chcecie zobaczyć, co to jest prawdziwy popyt? Proszę. To się nazywa popyt. Kogo obchodzi, jaki ma rozmiar? Każdy popyt może pomóc na stres. Niestety moje palce są za duże na takie maleństwo. Ale nie szkodzi. Nadal mogę się nim bawić, gdy założę specjalne nakładki na palce. Są takie małe i takie urocze. Z łatwością można nimi naciskać popyt. Widzę, że zrobisz wszystko, żeby pobawić się popytem. O nie, spadły. Co mam teraz zrobić? Nie wiem. A ja wiem. Chyba mam genialny pomysł. Popyt to nie tylko zabawka. To także bardzo ładny dodatek. Zresztą takim maluchem nie tak łatwo się bawić, ale może być świetną ozdobą do włosów. Wow, podoba mi się. Nawet o tym nie myśl. To jest moje. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Lepiej patrzcie, jak ja bawię się moim popytem. To jest naprawdę kojące. Ale jest jeden problem. Robi się nudno. Aby tego uniknąć, warto zrobić z popytu coś nieco bardziej użytecznego. Co ty robisz? Wycinasz? To bardzo proste. Z popytu można zrobić stylowe etui na iPhone'a. Jakie fajne! Wiedziałem, że to genialny pomysł. A co ja mam robić? Wszyscy wykombinowali coś zabawnego z popytami. A ja tylko siedzę i patrzę na niego. Wiem! Nie będę gorsza. Ja też mogę zrobić coś niezwykłego. Ciekawe, co chcesz zrobić. Kapelusz? Bluzkę? A może buta? Pudło! Z popytu można zrobić kolorową i bardzo stylową torebkę. Prawie skończyłam. Co o tym sądzicie? Całkiem niezła! Daj mi ją, ja też chcę. Nie ma mowy. Ona jest moja. Ach, te dziewczyny! Muszę się trochę odstresować. Subskrybujcie kanał Rapapa, aby nie przegapić kolejnych challenge'y.